Ostatnią sobotę przed świętami Wielkiej Nocy tradycyjnie już zorganizowano w gminie Kołobrzeg kiermasz wielkanocny. Poprzedzając święta 2018 roku odbył się na świeżym powietrzu w Dźwirzynie. Mój poprzednik miał takie powiedzenie, gminie jak w rodzinie. Ja myślę, że ono się właśnie teraz dopełniło. My tu się wszyscy znamy, ja poznałem dużo bliżej moich mieszkańców, sołtysów, przedstawicieli wszelkich małych, większych ugrupowań typu na przykład ukraińskiego, to akurat są znane sprawy. Mówię o tym tak troszeczkę świadomie, bo to jest kiermasz wielkanocny, a Wielkanoc również ma ta część naszej społeczności, niebagatelna, bo 30% się szacuje, tak? W związku z tym ukłon w tą stronę i ja myślę, że mogę powiedzieć, że jestem nawet więcej niż zadowolony z tego, że daliśmy radę w ciągu tych 4 lat coś takiego fajnego wkomponować w tą materię naszej społeczności. To, co nas zaskoczyło, to przede wszystkim otwartość i gorące serca naszych mieszkańców i przede wszystkim sołectw, dlatego że ten czwarty w tej kadencji już kiermasz, ale już tradycją cieszy się dużo dłuższą. Po raz pierwszy odbywa się pod gołym niebem i o tak wczesnej porze roku, a frekwencja była niesamowita. To znaczy, że już czujemy klimat świąt, szykujemy się do świąt i przede wszystkim chcemy się przed świętami spotkać razem. Nie tylko w gronach swoich rodzin, co czeka nas już za tydzień, ale w gronach znajomych, ludźmi, z którymi na co dzień pracujemy, z którymi to wszystko przygotowujemy. Chcemy ten dzień spędzić już w świątecznej atmosferze. Gorąco za to dziękujemy. 2018 rok jest rokiem wyborów samorządowych w naszym kraju. Miałem pierwotny plan, jedna kadencja, tak? Niestety nie dałem rady skończyć pewnych rzeczy. I choćby z tego powodu, traktuję to jako taki imperatyw, tak, że muszę po prostu dokończyć. I dlatego postanowiłem jednak startować w tych wyborach. Po raz kolejny mieszkańcy nasi udowodnili, że mają niesamowity talent. Dlatego, że atmosfera i to, że się spotykamy, to nie wszystko. Tutaj otaczają nas stoiska przez nich przygotowane, rękodzieło, które szykowali praktycznie od Bożego Narodzenia. I to wszystko jest tak piękne i profesjonalne, że trudno uwierzyć, że jesteśmy w małej miejscowości, ale w wielkiej ludźmi. Atmosfera kiermaszu sprzyjała omawianiu dokonań, tworzeniu planów i powstawaniu nowych pomysłów na zrównoważony rozwój gminy Kołobrzeg. Jest wiele celów takich mniejszych, natomiast najtrudniej powiedzieć, który z nich jest najważniejszy, bo jeżeli weźmiemy edukację, gdzie dokonaliśmy tutaj istotnej poprawy, jeżeli weźmiemy seniorów, gdzie scaliliśmy i fantastycznie mi się z seniorami bawi, pracuje, raduje razem, tak? I tych celów naprawdę jest wiele. Jednak myślę, choć ten cel właśnie jest jeszcze taki niedokończony, przystań. Generalnie Centrum Sportów Wodnych tu w Dźwirzynie, w którym jesteśmy, myślę, że to jest coś takiego, co można z całą pewnością zaliczyć do najważniejszych przesłań tej kadencji, bo to jest centrum, w którym zafunkcjonuje współpraca polskich żeglarzy, niemieckich żeglarzy, litewskich. Centrum będzie gromadziło nawet gałęzie żeglarstwa, powiedzmy, czyli kitesurferów, surferów i żeglarzy. Miasto Kołobrzeg nie ma bazy do szkolenia młodych żeglarzy. Nie ma ze względu na to, że tam jest duże obciążenie w porcie. Naturalnym zapleczem tego szkolenia, myślę, że dla całego środkowego Pomorza jest taka szansa tylko, ale zrobimy wszystko, żeby było właśnie Dźwirzyno, Centrum Sportu Wodnych w Dźwirzynie. I to jest ten cel najważniejszy na drugą kadencję, choć rozpoczęty już w kadencji pierwszej. Jesteśmy w pierwszej kadencji. Mam nadzieję, że ta druga kadencja pozwoli dopełnić. Myślę, że popełnimy jeszcze nie tylko to centrum, jeszcze parę innych rzeczy, bo też mamy niedokończony zamysł na przykład ścieżki historycznej tego Grodu Kołobrzeskiego, znowu koniecznie wspólnie popełnionego z miastem Kołobrzeg. Mam też nadzieję, że właśnie te relacje z miastem się bardziej pogłębią, tak, że miasto zacznie nas postrzegać jako partnera takiego, z którym warto współpracować, bo my mamy jednakowe cele tak naprawdę. Kulminacyjnym punktem kiermaszu wielkanocnego w Dźwirzynie było rozstrzygnięcie konkursów na najsmaczniejszy wypiek świąteczny
najpiękniejsze sołeckie stoisko świąteczne i najokazalszą palmę świąteczną. Przedświąteczne spotkanie mieszkańców gminy Kołobrzeg zakończył wójt Włodzimierz Popiołek życzeniami szczególnymi. Przed wiekami kamienie naszych win zamknęły grób Chrystusa, a dziś zamykają nasze serca. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Kołobrzeg, aby święta Wielkiej Nocy dały siłę, skruszyły mury, przyniosły radość i nadzieję, a zmartwychwstanie Pańskie dało wiarę w niemożliwe.